Dzisiaj pominiemy sobie wykład na temat duszy. Dobrze jest pamiętać też o drogocenności naszej. Cena, którą zapłacił za nas Bóg, jest ceną najwyższą, a więc świadczy to też o cenności nas dla Boga. O tym nigdy nie zapomnimy, ponieważ ofiara właśnie świadczy o tym, jak Bóg nas ocenił. I ten, który stworzył nas i stworzył wszystko, stoi za tym i dzisiaj, aby każdy z nas cenił Go za to i że On chce, żebyśmy do Niego należeli, żebyśmy byli Jego własnością. To zawsze zachowujmy w sercu swoim, ponieważ kiedy my tracimy poczucie własnej wartości, wtedy tracimy też poczucie wartości ofiary za nas złożonej. A wtedy ta ofiara już nie jest tak ważna, żeby z niej czerpać, tak jak Bóg chce. A przez nią przecież mamy zwycięstwo nad diabłem. A więc będzie on próbował osłabiać świadomość tego, kim jestem, aby później osłabiać świadomość tego, kim jest Jezus. A więc też mówiliśmy, że bardzo ważne są nasze decyzje codziennie, jakie podejmujemy. Czy one są podejmowane dla Jego chwały, czy rozumiemy, że za tymi decyzjami idzie konsekwencja jakaś. Ktoś może być ubłogosławiony albo też i okradziony z błogosławieństwa. Więc bardzo ważne jest też, jak decydujemy, o czym myślimy, kiedy podejmujemy decyzję naszego życia. Wiemy, że nas uczono, żebyśmy podejmowali to zawsze myśląc o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, dla Niego to czyńmy. On nie odbiera nam możliwości życia, znaczy daje nam możliwości życia dla Jego chwały. W wielu miejscach okazuje się, że chrześcijanie wykonują piękne Boże dzieło, nie tylko czytając Biblię. A więc chwała Bogu za to, że On ma to wszystko dla nas przygotowane. Takie dwa wiersze, 12 i 13 wiersz. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Słyszymy tu o człowieku, który wysunięty bardzo mocno do przodu stoi przed Bożym obliczem i gorliwie woła przynajmniej za tymi dwoma zborami, które tutaj są wymienione. Ponosi on olbrzymi trud, wielki wysiłek w tej sprawie wkłada, gdyż znając te miejsca i mając w sercu Boży zamysł wobec ludu Bożego, on widzi potrzebę pracy Boga w tych ludziach. Nie sięgając, przypomnijmy sobie list do Laodycei w Księdze Objawienia. Miał prawo wołać? Wydawało im się, że są bogaci, a byli biedni. Wydawało im się, że widzą, a byli ślepi. Wydawało im się, że mają Pana, a Go tam nie było. A więc spotykamy tutaj rzeczywistość. Ten człowiek, widząc stan duchowy tych zborów, miał pełną świadomość, że potrzebują oni najbardziej Pana. I później, kiedy czytamy Księgę Objawienia, list do Laodycei, tam jest odpowiedź na jego modlitwy również. Oto stoję u drzwi Twoich i kołaczę, mówi Pan. Wiecie, co to znaczyło dla tego zboru? Że Pan ich jeszcze nie zostawił. Jak wiele znaczy modlitwa sprawiedliwego człowieka,
My możemy, idąc przez Biblię, sobie patrzeć, czasami obserwować, jak wygląda życie święte, poświęcone Bogu. Człowiek, który widzi niedostatek, jak on wchodzi w bitwę. Widzicie, Stary Testament to był innego rodzaju problem i rozwiązywanie problemów. Oni napotykali armię jakichś żołnierzy, wołali do Boga: Boże, rusz z nami do ataku. Wybij naszych wrogów. Słyszycie te modlitwy, prawda? Psalmy. Pokonałem ich wszystkich, bo Pan był ze mną. Ileś tysięcy zabitych oślą szczęką, bo Pan był z nim. A więc to była innego rodzaju wojna, gdzie padały rzeczywiste trupy w tej wojnie. Ludzi, którzy byli po przeciwnej stronie niż Boży lud i walczyli z Bożym ludem, aby ich zniszczyć. Bóg, walcząc ze swoim ludem, uderzał w przeciwników Jego ludu. I tak było aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, On zamienił ten sposób wojny na inny sposób wojny, w który mało ludzi wchodzi tak naprawdę. Pamiętamy Mojżesza z podniesionymi rękoma na górze, na dole wojna się toczy i widać efekty bitwy. Tam jest bitwa fizyczna. Tam fizycznie padają ludzie i fizycznie przesuwają się do przodu albo cofają się do tyłu. To można było wyraźnie zobaczyć, kiedy się na to patrzyło. Ale tu, kiedy widzimy Epafrasa bojującego przed Bogiem, nie widzimy tych sił napierających i cofających się. Ale tam rzeczywiście dzieje się olbrzymie doświadczenie. Ten człowiek, stając przed Bogiem, staje w słusznej sprawie. A Bóg czeka przecież, powiedział i w Starym Testamencie: czekam na ludzi, którzy staną w wyłomie, którzy oddadzą swoje życie, żeby zostać w wyłomie i wołać do mnie. I Bóg mówi: szukałem takiego i nie znalazłem. I wtedy moje imię mnie wzmocniło, moje imię. Bóg szukał człowieka do jego bitwy. Zobaczcie, człowiek, my musimy mieć rozjaśnienie w swoim wnętrzu i sercu, gdyż objawienie Boga, kiedy dociera do nas, my zaczynamy postrzegać. Rozumiecie, że chrześcijanin, który walczy z ciałem i krwią, ten chrześcijanin nadal nie bierze prawidłowo zrozumienia Słowa Bożego. Nie do walki z ciałem i krwią powołani zostaliśmy w Chrystusie. Za każdym razem, gdy wojujemy z ciałem i krwią, wtedy walczymy w niesłusznej sprawie. Walczymy o nasze racje, o nasze imię, o nasze właściwości, o nasze prawa, o różne rzeczy. Nie oddaliśmy tego jeszcze. Ale gdy oddajemy, to wtedy prawa Boże zaczynają nas przenikać. Epafras, oddając swoje życie Bogu, zyskał życie tak naprawdę, bo on spędzał ten czas z Bogiem w Bożej sprawie. A później ten Chrystus stoi przed tym zborem i puka w ten zbór. To znaczy, to nie tak jak w drzwi puka, on pukał do ich serc, on przez ducha swego również wzywał ich do upamiętania. Oni mogli słyszeć nawet ten głos, czy czytać ten list Księgi Objawienia. I słyszeć głos Jezusa. Jakie cenne, prawda? Co osiągnęliśmy swoim życiem takiego pięknego? Zobaczcie, że życie, szlachetność Chrystusa polega właśnie na tym doświadczeniu, że nie walczysz mieczem swojej siły, ale uderzasz mieczem Bożego Słowa, orężem duchowym w teren wroga. Żeby wejść w tą bitwę, trzeba być uzbrojonym w Pana. To jest duchowa bitwa, o której mówi apostoł Paweł. My bierzemy udział w duchowej bitwie, gdzie wróg uderza w różny sposób. I kiedy widzimy coś, że dzieje się coś złego, ludzie bardzo często mogą opuścić ręce, zniechęcić się i powiedzieć: to jest beznadziejne. Ale Bóg mówi: nie ma beznadziejnej sprawy, jeśli ja jestem z tobą. Jeśli ty widzisz mnie, to beznadziejna sprawa może się obrócić w moją chwałę. Człowiek czasami myśli, że chrześcijaństwo to jest religia, w którą się wchodzi, siada, modli się, śpiewa, wychodzi się, żyje po swojemu i dalej. Nie. Chrześcijaństwo wzywa do wojny innego rodzaju wojny duchowej. Mówiliśmy kiedyś z chwilą, kiedy
wchodzisz w wody chrztu i wynurzasz się z wody chrztu, już wszedłeś w wojnę duchową. Jesteś nowym człowiekiem, a nowy człowiek jest atakowany, aby zginął tu na ziemi, aby wrócił do życia stary. Nie wiemy, czy ten Epafras miał rodzinę, żonę, dzieci. Ile miał rzeczy. Widzimy, on zrezygnował z wszystkiego, żeby uwielbiony był jego Chrystus w tych zborach. Przynajmniej w tych dwóch. Jego oczy patrzyły oczami Chrystusa, nie oczami diabła. Jak zniszczyć, jak potępić, jak oskarżyć. On patrzył, jak uratować. I widział tylko jeden sposób dla tych zborów, że Bóg do nich przyjdzie. I myślę, że gdybyśmy go słyszeli, on wzywał Boga, przyjdź do nich, nie zostaw ich. Nie zostaw ich w ich ślepoci, nie zostaw ich w pysze myślenia o sobie, że są bogaci. Nie zostaw ich, przyjdź do nich, Boże, i powiedz im to. Powiedz im, żeby oni usłyszeli Ciebie, wyraźnie jak do nich mówisz, żeby oni zobaczyli, że oni nie widzą Cię już. Że oni już prowadzą inne życie, niż powinni prowadzić. Przyjdź do nich, Boże, i powiedz im to. Użyj tego, co Ty potrafisz zrobić, Boże. Otwórz im te ślepe oczy, otwórz im te głuche uszy, niech usłyszą Twój głos, niech zobaczą Ciebie, miłującego ich Pana, który oddałeś za nich życie na krzyżu Golgoty, żeby oni inne życie prowadzili. Przyjdź do nich, Panie. To nie jest wołanie starotestamentowe, naprawdę. To nie są psalmy starotestamentowe, kiedy słyszysz modlitwę nowotestamentowego męża Bożego czy niewiasty Bożej, który stają przed Bogiem i znają cel, w którym stanęli przed Nim. Już nie wzywasz do zabicia. Zabij moich wrogów, usuń ich z mojej drogi. Zobacz, napadli na mnie, szydzą ze mnie i kpią. Boże, nie pozwól, zabij ich, usuń ich. Jezus to zupełnie odwrócił. Czy widzimy to? Odwrócenie, zmienienie zupełnie sytuacji. On, można powiedzieć, że nas rozbroił fizycznie, tak? A uzbroił nas duchowo, zmieniając nasze serce, nasz umysł, nasze postanowienia. On uwolnił nas od walki o siebie, a wprowadził nas do walki o Jego. Dlatego powiedział, jeśli będziemy szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, On wszystko nam przyda. A więc widzimy tego Bożego człowieka, który woła i jest odpowiedź. Wiecie, jest odpowiedź. Jezus przychodzi do tego zboru w Laodycei i do Hierapolis też pewno przyszedł. Nie mam tego napisanego, ale on wysłuchał tego człowieka. List do Kolosjan, 2 rozdział. Od 1 wiersza. Zobaczcie tutaj następnego. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczył za was i za tych, którzy są w Laodycei. Drugi, apostoł Paweł. Jeden Boży człowiek, drugi Boży człowiek walczą w tej samej sprawie. Oni sobie są, mogą podać rękę. Toczymy dobry bój w dobrej sprawie. O te same miejsca. Ta sama potrzeba. A Pan mówi, jeśli dwóch lub trzech uzgodnią prośbę, ja ich wysłucham. Oni widzą te zbory w wielkim zapotrzebowaniu Chrystusa. Wiecie, apostoł Paweł wiele położył życia, żeby te zbory zaistniały. Wiele szyderstw przeciwko nim było skierowanych, pobity, był ukamionowany, był, prawda, żeby te zbory zaistniały, żeby tam dotrzeć, żeby głosić im Ewangelią, by mógł się najbardziej obruszyć za to, że oni sobie za nic poczytują jego cierpienia, jego narażenie życia. A teraz depczą po tym, co o nim głosił. Ale ten Boży człowiek staje przed Bogiem i woła za nimi. Boże, otwórz im oczy, aby mogli zobaczyć. Mówi dalej, aby pocieszone były ich serca. I za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I Chrystus przychodzi. Wiecie, brać udział w dobrym boju, mieć inne nastawienie serca, to jest dzieło Boże w nas, ludziach. Być po innej stronie walki, rozumiem się, po
innej stronie duchowości, oddzielonym być od ducha tego świata do Ducha Bożego, być pod innym przywództwem, do innych celów wezwanych. Czy chcesz być z Nim poza obozem? Czy chcesz pójść za Jezusem tam, głębiej, dalej, widzieć Jego sprawy, widzieć Jego pragnienia, widzieć Jego dążenie, Jego smutki, Jego radości i stać się jedno z Chrystusem w tym, co Jemu się podoba i w tym, co Mu się nie podoba? Chcesz być więcej doświadczonym, kim On jest, jaki jest Jezus. Nie poznasz Go tylko, kiedy modlisz się, śpiewasz, czytasz Biblię. To jest jakieś poznanie, ale to nie jest jeszcze pełne. Pełniejsze poznanie jest tam, kiedy wyjdziesz do Niego, poza to miejsce, kiedy dołączysz do Jego stanowiska. Nie jest to łatwe stanowisko, tam naprawdę jest prawdziwy bój. Dlatego tak mało ludzi tam wchodzi, bo w swoim codziennym życiu zaniedbali chodzenie z Bogiem i nie mogą przekroczyć granicy wejścia w duchową bitwę, gdyż nie mają z czym tam pójść w tą duchową bitwę. Pozostaje im tylko pozostać na tym terenie, albo narzekać, albo uderzać w innych. Ale żeby przekroczyć tą granicę, musisz być wolnym. Paweł mówi, już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus, jestem wolnym, więc przekraczam tą granicę, mogę stawać przed Bogiem i modlić się i wołać. Wiem, o co Bogu chodzi dzisiaj. Wiem, jaka jest Jego wola, jakie są Jego pragnienia. Wiem, po co posłał Jezusa i wiem, że chce mieć mnie teraz tu na ziemi, w miejsce Chrystusa. I pierwszy rozdział od 7 wiersza, tutaj Paweł pisze o Kolosach, Kolosanach. Od 7 wiersza, albo no. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, miłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. To również dla zboru w Kolosach, trzeci zbór. Który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. Wiecie, Bóg dał nam do ręki Biblię, Słowo Boże, to ziarno, abyśmy je siali. Ale siejąc to ziarno, co my więcej możemy zrobić? Co więcej możemy zrobić jeszcze? Modlić się. On daje deszcz, On daje słońce, On daje wszystko, co potrzebne, aby to mogło wzrosnąć. Modlić się. Mieć trzeba serce, które zna Boga i wie, że Bóg chce to uczynić. Bo jeśli się modlimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. Wiecie, też trzeba być gotowym do modlitwy, bo jeśli chcę wejść w miejsce na święcie, muszę być czysty. Nie mogę wejść nieczysty i modlić się za innymi. Rozumiecie, to ta modlitwa niewiele znaczy u Boga. Jeśli normalnie krzywdzę ludzi, a później wchodzę i mówię, Boże, a pomóż temu, pomóż tamtemu, to Bóg może powiedzieć, najpierw ty upokutuj i oczyść się z tego, co robisz. A więc człowiek, który się modli, musi mieć czyste ręce, tak? Czyste usta, czyste serce. Musi być gotowy, żeby stawać przed Bogiem, żeby Bóg wysłuchał tej modlitwy. Nie mogę krzywdzić i zarazem spokojnie stawać i mówić, Bóg mnie wysłuchał. Dlatego Słowo Boże mówi, że kiedy przyjdzie Jezus, On zamieni nasze miecze na co? Na rolnicze narzędzia. Abyśmy mogli siać, pracować przy tym. To jest nasz bój dzisiaj. Siać, pracować przy tym, troszczyć się o to w modlitwie. To jest to są nasze miecze, nasze strzały, którymi walczymy, bojujemy. Życie człowieka wierzącego jest przepełnione życiem. Człowiek, który należy do Boga,
ten naprawdę pięknie żyje, bo żyje z Bogiem. Umarł dla świata, żyje już dla Boga. Trzeba widzieć to, prawda? Trzeba mieć oczy otwarte, żeby widzieć ten bój. Widzieć tą walkę i wiedzieć, po której stronie dzisiaj chcę walczyć. Jeśli po stronie Boga, muszę oczyszczać się w krwi Jezusa. Bo diabeł przegrywa z tymi, którzy są oczyszczeni krwią Pana Jezusa. A więc zobaczcie, jak ci Boży ludzie znali nowe przymierze. Nie pięścią, nie siłą ludzką, ale przez krew baranka, przez miłość baranka, przez troskę baranka. Zobaczcie, dla nas ludzi coś pięknego Bóg przygotował, ale żeby to piękne przyjmować, my musimy być dla Niego oddzieleni. Musimy widzieć piękno, żeby chcieć to piękno mieć. Musi być Jezus widoczny dla nas, żeby chcieć Go naśladować. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Ale idziecie za Nim, jakobyście Go widzieli. A więc dla nas jest przygotowane piękne życie na ziemi, naprawdę piękne. Piękne, bo inne niż wszystkie, które są tutaj bez Jezusa. Piękne, bo mające wstęp do miejsca Najświętszego w każdym czasie, w każdej chwili, w każdej sekundzie życia. Dlatego, że oddzielone od świata do Boga, od przemijania do wieczności. Szczęśliwi, przynajmniej tych dwóch ludzi, o których dzisiaj mówimy, Epafras i Paweł, szczęśliwi to ludzie. Ich życie ma sens na tej ziemi. Ich życie ma sens. Iluś ludzi z tego skorzysta. Iluś ludzi się nawróci. Iluś ludzi przejdzie przez przeciwności. Iluś ludzi, można by było powiedzieć, że zostało zaniesionych na rękach ich przed oblicze Boga. Tak jak ci przynieśli tego sparaliżowanego do Jezusa. Jezus przebaczył mu jego grzechy i uzdrowił go, by mógł chodzić. Wiecie, mieć takie serce, to jest coś dla nas, prawda? Potrafimy uderzyć, ale tak uderzyć, żeby wygrać. Paweł mówi, kiedy ja walczę, to tak uderzam, żeby powalić wroga. Nie żeby tylko zaczepkę z nim szukać, ale wygrać bitwę o człowieka. I zaprawdę nieraz doświadczam, jak Duch Święty wprowadza nas w taki wyjątkowy w danym momencie bój, w którym o jednego człowieka toczy się jakaś walka i pokazuje nam zwycięstwo. Piękne zwycięstwo. Wiecie, to jest nasza tęsknota i nasze pragnienie nie zmarnować życia tutaj na walki cielesne o to i o tamto. Skoro umarliśmy, to po co jeszcze toczyć? Skoro możemy pięknie żyć. Mieć Ducha Bożego, który napełnia nas tym, co potrzebne. Wiecie, to jest tak ważne. Czasami możemy się uwikłać w niepotrzebne bitwy, w niebezpieczne bitwy. Czasami nawet o człowieka, chcąc dobrze, możemy zacząć stosować środki nieboże, walcząc o człowieka i uwikłamy się sami w grzech. Też ten list do Kolosan, 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Naprawdę nie zachęcam was do samej modlitwy, do tylko modlitwy. Jezus powiedział, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Nie mówmy tylko, żeby mówić do Boga. Chciejmy, żeby serce nasze przemówiło, natchnione Duchem Świętym, żeby przemówiło z obfitości Boga w nas, żeby przemówiło Jego pragnieniem. Serce nasze, byśmy z serca się modlili do Boga. Żebyśmy nie mówili Mu jedno, a robili drugie, ale byśmy sercem żyli dla Niego i sercem się modlili. Żeby z obfitości serca płynęło życie, jak i modlitwy. Żeby to było prawdziwe. Rozumiemy się, prawda? Możemy się modlić o kogoś, a potem go bić i ranić. Taka modlitwa, co ma za znaczenie? To tak jakbyśmy się modlili, Boże, nie pozwól mi go zabić.
czy ją. Kiedy się modlimy, to musimy chcieć naprawdę dobra dla tego człowieka i czynić to dobro. Prawda? Bo co możemy, powinniśmy to czynić. Czego nie możemy. To, co Bóg już nam dał, to dajemy. Ale czego nie mamy, szukamy, aby go to znaleźć. A szukając też, sami dostajemy. Bo będąc z Nim, doświadczamy coraz więcej Jego wspaniałości w sobie. Wiecie, to poznać Jezusa znaczy. Poznać, doznać Go, Jego życia, Jego zmartwychwstania, Jego śmierci. Prawda? To jest doznać Jezusa. To jest pójść dalej, głębiej w kosztowność tego, kim On jest. Wejść w duchową bitwę. Codziennie troszcząc się o swoją czystość, żeby być w tej bitwie gotowym. Każdego dnia, by móc rozmawiać z Bogiem. Dlatego Słowo Boże mówi, nieustannie się módlcie. To znaczy zawsze bądźcie czyści. Zawsze przed nami niech będą drzwi nieba otwarte. Aby modlitwy nasze i westchnienia nasze mogły od razu docierać tam. Widzicie ten sens? Czy to jest lepsze od bycia tylko chrześcijaninem? Który się cieszy, że nie ukradł czegoś? Bo jeśli nie czynimy już jakiegoś zła, w porządku, to jest piękne. Ale później przechodzimy do następnego doświadczenia. Czyni niedobra. Do jeszcze czegoś piękniejszego. I myślę, dla mnie i dla ciebie, wiesz, tym, każdy z nas może być inny, kiedy tylko damy miejsce Chrystusowi. Rozumiem, nie ma znaczenia, jacy jesteśmy. Znaczenie ma tylko jedno, czy On ma miejsce w nas, w tobie i we mnie. Bo On jest siłą i mocą. On jest zwycięstwem, On jest życiem błogosławionym przez Boga. On jest prawdą, On jest przebaczeniem, On jest wszystkim we wszystkim, Jezus. Jeśli On ma miejsce w nas, my stajemy się częścią Jego, tutaj na ziemi. Dlatego dla Niego jest tak ważne, aby On miał nas. Dlatego mówi, jeśli oddasz mi swoje życie, zyskasz je. Ja je obrócę w dobro. Błogosławione dobro. Pamiętam, jak mówił o tej kobiecie, wdowie, która chodziła do tego sędziego i osiągnęła swój cel. Mówi, czyżby Bóg nie dał wam tego, co prosicie? Widzicie, wróg ma pewien taki schemat działania, gdzie chce zajmować ludzi walką o swoje. Cokolwiek to jest. Walka o nas. Chcę wam powiedzieć to, jeśli nie wiemy tego dzisiaj. Została skończona. My nie musimy już walczyć o siebie. Na krzyżu Bóg wygrał bitwę o ciebie i o mnie. Dzisiaj mamy walczyć o innych, tak? Dzisiaj Pan chce nas używać dla swojej chwały. Ty będziesz walczyć, ktoś inny o ciebie walczyć. Mamy nawzajem o siebie toczyć dobry bój modlitwy. Paweł też mówił, módlcie się za mną, ja się za wami modlę, módlcie się i wy za mną. Abyśmy wygrali, abyśmy mieli odwagę, śmiałość głosić Boże Słowo, aby zbory mogły rosnąć, wzrastać, rozwijać się. Nie jesteśmy w stanie ustalić, że tak musi być, bo my się tak modlimy. Ale składamy to przed Bogiem, który decyduje o wszystkim. Znamy przykłady z Biblii, kiedy Bóg mówił, ty już nie wołaj. Ja już skończyłem. Albo wołaj, bo ja chcę nadal pracować. A więc widzimy Jezusa, który stoi przed grobem Łazarza i mówi, Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja to powiedziałem, żeby oni to usłyszeli, żeby ich wiara urosła. Ponieważ Jezus zawsze miał społeczność modlitewną ze swoim Ojcem. I nie było żadnej sprawy, w
której Jezus nie byłby w społeczności modlitewnej z Ojcem. Mówi, ja czynię tylko to, co jest Jego wolą. Chciałbym, żebyśmy byli po prostu pociągnięci do czegoś jeszcze piękniejszego w służbie. Wiecie, pewne rzeczy dobre są już, ale są jeszcze następne, które musimy przyjąć. Wiecie, ile znaczy, kiedy ludzie zaczynają o siebie bojować, nie walczyć ze sobą, ale bojować o siebie. Wiecie, jak wiele to znaczy? Wtedy Jezus osiąga cel, bo my nie jesteśmy już wrogami siebie nawzajem, ale jesteśmy tymi, którzy chcą, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy wygrali w tym boju. Wzywam was i siebie, tak jak Pan mnie wzywa, do pięknej, piękniejszej jeszcze walki, jeszcze piękniejszej walki, jeszcze piękniejszego boju, jeszcze większych doświadczeń z Bogiem. A najpiękniejszym jest to, kiedy grzesznik się upamiętowuje ze swoich grzechów, wiecie? Kiedy jakiś zagubiony brat czy siostra odwracają się od swojego przekleństwa i zaczynają szukać oblicza Bożego i cieszyć się, że Bóg jest jeszcze łaskawy dla nich. Wiecie, jakie to szczęście jest? Wiecie, jakie to szczęście, kiedy ojciec przyjmuje syna marnotrawnego, który zmarnotrawił swoje życie, zmarnotrawił wszystko, co dostał i wraca do ojca. Jezus mówi, takie szczęście jest, kiedy grzesznik się upamiętowuje. Co my możemy za szczęście osiągnąć, kiedy modlitwą, wstawiennictwem, szukaniem oblicza Bożego, zachowywaniem swojego życia w czystości, służbą, gotowością do życia dla Boga osiągamy, że gdzieś się upamiętowuje ktoś zgubiony. To tak jakby z martwych powstał. To jest wojna często samodzielna w połączeniu, kiedy Duch Święty łączy naczynia ze sobą, ale często to jest wojna komorowa, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem i pracujesz w Bożej sprawie, na Bożej niwie. Wtedy musisz mieć w sercu przez Ducha Świętego założone miejsce pracy. Musisz mieć słowa, które są potrzebne, żeby stanąć przed Bogiem w modlitwie. Dlatego Pan Jezus mówił, że Bóg szuka takich, którzy by się modlili w duchu i w prawdzie. Musimy to mieć. My sami nie jesteśmy w stanie wykrzesać słów, które są prawdziwe do pola bitwy, jaki dzisiaj jest. Rozumiecie? Możemy mówić słowa, które są nieadekwatne do bitwy, która się toczy. Ale kiedy Duch Święty nas prowadzi w modlitwie, On daje nam odpowiednie słowa też, które rzeczywiste są do pola bitewnego, jaki się toczy. Tego bardzo potrzebujemy, żeby być prowadzonymi w modlitwie, żeby naprawdę doznawać, jak nasycać się jakaś piękne źródło słów pływa w ciebie, którymi zaczynasz się modlić, szukać i widzisz w tych słowach tyle namiętności Chrystusa skierowane do Boga, ale widzisz też taką składnię tych słów. Widzisz po prostu tą namiętność Chrystusa, ale też widzisz tą wymowę nakierowaną do Boga. Widzisz to, co jest prawdziwe i to płynie w tobie i przez ciebie. To są już modlitwy nowotestamentowe. Gdy nauczyłbyś się tylko modlitw starotestamentowych, to nadal mógłbyś poczytywać sobie za radość, kiedy pokonałeś, powaliłeś kogoś, zwyciężyłeś swoją cielesnością. Ale kiedy w Nowym Testamencie, wtedy byś płakał z bólu, że skrzywdziłeś drugiego człowieka. Wiecie, że można krzywdzić nic nie robiąc. Nie trzeba robić specjalnie krzywdy. Kiedy nic nie robisz, też krzywdzisz. Kiedy nie zbierasz, rozpraszasz. A więc widzimy życie Pana Jezusa, gotowość do wypełnienia woli Ojca. Słyszymy też słowa Jezusa, które mówi bardzo wyraźnie, gdyż Bóg wie wcześniej, o co Go poprosimy, nim Go poprosiliśmy. Wiecie, jakie to jest? To normalnie jest coś wspaniałego. On wie wcześniej, o co Go poprosimy. Dlatego nie musimy kombinować, prawda? Bo On już wie, o co Go poprosimy. To już jest w nas. On to założył. On wie, z czym do Niego przyjdziemy, bo to On uczynił w nas czymś ważnym. Piękne to jest. Wiecie, niech On to czyni. Niech On zmienia nas i niech kształtuje nas dla siebie, dla swojej chwały, byśmy do Niego przychodzili z tym, co On w nas włoży.
Byśmy doznawali, że to sam Bóg napełnia nas. Tak jak czytamy to, aby pełnia Boga była w was też przez Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest coś, do czego szukajmy tego u Pana. Pragnijmy, bo to jest Jego kierunek, abyśmy wszyscy się modlili. Abyśmy wszyscy brali udział w tym boju modlitwy. Paweł napisał to pięknie, a chcę, żeby wszyscy bracia wznosili czyste ręce w zborze, modląc się do Boga. Dlatego porównajcie sobie. W psalmach pięknych jest wiele rzeczy, ale pewne rzeczy już nie nadają się do Nowego Testamentu. To nie jest ta wojna. To nie jest ząb za ząb, oko za oko. To nie jest już ta wojna. To jest inna. Zło dobrem zwyciężajmy. Zobaczcie, jakie życie przeznaczone jest dla nas, wierzących ludzi. I to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. I myślę, że do tego też podnośmy oczy i serce nasze, aby Duch Pana wprowadzał nas na ten potężny teren boju, który się toczy. Jezus oręduje za nami tam w niebie. Duch Święty tu jest na ziemi. Teraz ludzie napełnieni tym Duchem również wołają. Wielkie wołanie odbywa się, dlatego że czas dobiega końca. Wołanie musi wzmocnić się. Rozumiemy się, walka coraz jest poważniejsza, a więc i wołanie musi wzrosnąć jeszcze bardziej, bo to jest walka o wieczność, może twoją wieczność. Może to, że ktoś nie będzie wołał za tobą, bo ty nawet nie myślisz o tym, albo za mną, albo może spowodować to, że my stracimy wzrok wzajemny. O co toczy się bój? Co to za walka jest w ogóle? Czy chcesz poznać ten bój? Czy chcesz mieć serce ogarnięte Jego duchem, Jego zapałem, Jego płomieniem? Wiem, że chcesz. To jest dla ciebie i dla mnie otwarte w Chrystusie. To jest nasz teren, zdobyty przez Jego zwycięstwo na krzyżu. Na tym terenie mamy być znalezieni każdego dnia przez Boga. Rozumiemy się? Na terenie modlitwy w imieniu Jezusa. Niech Duch Pana ogarnie nas tym i napełnia nas tym. To nie są, naprawdę to nie są ludzkie rzeczy. To nie wypływa z nas. To nie jest wezwanie do modlitwy, żebyśmy wykrzesali z siebie siły i coś tam mówili Bogu. Naprawdę, to nie jest to. To nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówi Pan Jezus. To jest On w nas. On w nas. Możemy jak ci prorocy Baala krzyczeć, wołać, różne rzeczy zrobić i Bóg nie będzie nas w ogóle słuchał. Możemy pościć ileś miesięcy i Bóg nie będzie nas słuchał. Ale kiedy przyjdziemy napełnieni duchem Jego Syna, od razu nas wysłucha. Rozumiemy się? On w nas, Bóg z nami. Niech Bóg nam pomoże być po tej wspaniałej stronie chrześcijaństwa, zwycięstwa nad wrogiem, którego też nie widzimy, ale on naprawdę jest i próbuje jak zniszczyć chrześcijaństwo, jak zniszczyć jedność chrześcijan, jak zburzyć to, co założył Jezus. A jednym z tych głównych oręży, które potrzebuje niszczyć, to jest modlitwa. Modlitwa w Duchu Chrystusowym. Jeśli nas uda mu się skazić grzechami jakimiś, naszymi egoistycznymi planami, nasza modlitwa pada. Nie może wznieść się do Boga. Diabeł wygrywa. Jeszcze może nie zabrał ci już zbawienia czy mi, ale może w tym momencie już wygrać, że my już nie wykonujemy tej pięknej, codziennej pracy, jako ci rolnicy, którzy wychodzą na pole, wykonywać Bożą pracę. Wzniosło, wspaniałą pracę. A jeśli długo taki stan będzie trwał, może się okazać, że to będzie śmierć. Duchowa śmierć. Bo jeśli nie jesteśmy zasilani duchowym doświadczeniem boju, rozumiecie, jeśli nie walczysz, to przez, wiecie, jak armie całe państwa upadały. Kiedyś ich żołnierze czuli się tak silni, że przestawali ćwiczyć. A inni ćwiczyli i przerastali ich i pokonywali ich. Ci tłuścieli, a tamci byli wyćwiczeni. Czasami myślenie o sobie, że już jestem wystarczająco zbawiony, może powodować, że zacznę obrastać tłuszczem i stanę się niemrawy w tym boju modlitwy, w boju opowiadania o Panu, w boju
przychodzenia na zgromadzenie, by być z Panem. Pani dzisiaj woła. Pani dzisiaj woła jeszcze. Niech On rozpala w nas ten płomień. Naprawdę, ja wiem i to, co mówię, to wiem. Niech On rozpala w nas płomień. Płomień, który On chce, by się palił w nas. Jego płomień. Szukania Boga w tych Bożych sprawach. Niech Duch Pana ogarnia nas. I ten czysty, święty zapał niech napełnia nas. Gdyż nie może być rozbieżności między życiem a modlitwą. Rozumiemy to? Musi być życie i modlitwa. Musi być święte życie i święta modlitwa. Jeśli nie będzie świętego życia, nie ma świętej modlitwy. Naprawdę nie ma. A więc codzienne życie łączy się też z codzienną modlitwą. Niech Bóg znajduje nas na tym polu walki. Amen.